Witam serdecznie. Niedzielne popołudnie. Gąbki jeszcze nie puszczone. Co prawda tam wylot jest od góry otwarty i pocztowa wyskoczyła. Ale reszta jeszcze siedzi pozamykane. Zobaczmy co tutaj jest w mniejszym błędniku. Wszystko jak widać siedzi już na jajkach. Musiałem trochę misek dostawić na ziemię, bo niestety skończyły się wysyłki. Miało iść jeszcze 6 par na wysyłkę, niestety nie poszło. I żeby się nie biły, to miski są postawione na ziemi, tak żeby każdy swoje gniazdo miał. Tu wolierka. Zajrzyjmy do krótkich. Oj, sroka się zaplątała. Wczoraj latały wszystkie wieczorem. No to i sroka się zaplątała młoda tutaj. Tak to wygląda. Się opalają na słońcu. Wywrotka, czerwona samiczka, mewki, kawowa. Tu praktycznie wszystkie mewki tutaj to są samiczki, z wyjątkiem tego czarnego samca. Popatrzmy co tam z drugiej strony. Tutaj sporo srok, też młodych, trochę chcę mamki odmłodzić, więc puściłem trochę młodych, a tu jest już młody wywroteczek. Już wykarmiony. I w gołębniku praktycznie wszystkie siedzą na młodych, na jajkach. Tu jest młody, tu jest krymek młody, tu jest mewka młoda, pokaż, pokaż. Tu jest kumru młody, tu jest druga mewka młoda. Tam jest o taki pierdek, jak ja go nazywam, krymek. Tu jest młoda sroczka, widzę, że jajka wywaliły. A tutaj coś się chyba lęgło, bo skorupka leży. Także a tam z tyłu też jest młody krymek już, taki do wylotu. Także powoli, powoli coś się chowa. Miejmy nadzieję, że trochę ich w tym roku odchowamy. Także tak to z grubsza wygląda. Praktycznie można by im było otworzyć już gołębnik. Niech wylatują, przynajmniej u mamek niech wylatują. O, już. Już są. Jak z procy. Także tak to wygląda z
mojej strony na dzisiaj tyle. Późnym wieczorkiem jeszcze wypuszczę młode, to może coś dogram. Znaczy młode, krótkie, to może coś dogram. Także dzięki i do zobaczenia.